Budowa kompleksu boisk szkolnych przy szkole sportowej w Suwałkach odbyła się bez zakłóceń. Większość prac zakończono już w lipcu. 12 kwietnia odbyło się uroczyste otwarcie wartej ponad 2 200 000 zł inwestycji z udziałem posłów, marszałka województwa podlaskiego Bogdana Dyjuka, prezydenta Suwałk Czesława Rankiewicza. Próbowaliśmy zorganizować otwarcie tego kompleksu boisk w miesiącu listopadzie, kiedy ta inwestycja została tak naprawdę zakończona. Nie było wtedy dobrej aury, pogody. Dzisiaj nie wiem, jaka ta pogoda jest, ale w pogodnych Suwałkach pogoda jest zawsze. W imieniu Urzędu Marszałkowskiego wspólnie z panią marszałek przekazać wam te piłki, aby one służyły na każdym boisku. Kto szybciej dobiegnie do nas po te piłki? Chodźcie, kto szybciej do nas? Spokojnie, spokojnie, zabieramy piłeczki, zabieramy, wracamy na swoje miejsca. Na boisku do piłki nożnej ze sztuczną trawą o wymiarach 98x68 padły nawet pierwsze symboliczne bramki. Obok znajdują się dwie ławki rezerwowych, trybuna na 150 osób. Gruntowną modernizację przeszło boisko piaskowe do gry w siatkówkę. Kolejny z obiektów to wielofunkcyjne boisko do gry w piłkę ręczną i koszykówkę. Wzdłuż garaży wykonano 100-metrową bieżnię do biegów, skoków i trójskoków. Uczniowie i nauczyciele mają też do dyspozycji porządne zaplecze sanitarne oraz szatnie. Rozbudowie uległ monitoring. Przy okazji naprawiono ogrodzenie i elewację kompleksu garażowego. Ostatnie prace objęły plac zabaw dla dzieci.